Dzień dobry, słoneczka, z tej strony ciotka Irse. Witam was na moim kanale. W dzisiejszej kazbocie mój samiec Alfa przerobił dwójkę sympatycznych simów, którą będziemy męczyć przez jeszcze najbliższe kilka bądź kilkanaście odcinków rozgrywki. Rozgrywki od zera do pokoleń. Czyli połączyliśmy po prostu, jak dobrze pamiętacie, tak dla przypomnienia, połączyliśmy rozgrywkę od zera do milionera, które polega na tym, że nasz sim zaczyna z całkowitym brakiem kasy, jest bezdomny, z pokoleniami. Czyli będziemy się starać wytrzymać do 10 pokolenia. A resztę to sam dalej zobaczę. Do niego podszedł jak do typowego Janusza. Bo powiem tak, Mitchell jest specyficznym simem, bo jest takim leniwym, dobrym facetem. Z lekkim brzuszkiem. Który mieszkał w łazie zdrój z trzema współlokatorami. Więc no proszę was, jak podszedł do niego do takiego typowego trochę Janusza, leniwego faceta, który jest ogólnie spoko gościem, ale no ma swoje naleciałości, nie obyło się bez białych skarpet do klapków Kubota. No bo czemu nie? Ogólnie wam powiem, że rzeczy, które tutaj widzicie, w większości były użyte z wiejskiej sielanki i one są po prostu fantastyczne. Można powiedzieć, że EA poprawia jakość. Nie wiem, czy to jest spowodowane tym, że zatrudnili ponad 20 twórców CC, co uważam za bardzo dobry chwyt marketingowy, bo skoro i tak ktoś im płaci za to, że robią różne rzeczy do Simsów, to czemu oni nie mieliby im zapłacić jednej pensji i sprzedawać po prostu ich rzeczy za trochę więcej cebulionów, niż normalnie najczęściej kosztują takie Patreony. Powiem wam, że fajnie, bo młodzi, zdolni ludzie mają dodatkowo robotę i to tak powinno być, że jak ktoś jest młody, jest zdolny, jak jest też stary i jest zdolny, to czemu nie? Można przecież wykorzystać jak najbardziej jego talenty, ale no nie krzywdząc. No, słuchajcie, ten kanał ma ogólnie przesyłać pozytywne wibracje i dużo miłości i brokatu przez internet. Więc kochajmy się wszyscy. Oczywiście z pewnym umiarem. Jeżeli chodzi o Alicję, no Alicja to jest no, trochę niefajnie, że hajtnęła się z powodu pieniędzy, no ale słuchajcie, nic nie miała, mieszkała w namiocie, lodówkę miała turystyczną i to i to ja, a wcześniej załatwiała się w krzaki. No nie jest to fajna perspektywa na przyszłe życie. A że Mitch jest fajnym gościem, jest taki spokojny, no to namówiła tego mieszczucha, aby przeprowadzili się na wieś. Ponieważ ona zapalona ogrodniczka chciałaby się spełniać właśnie, no jako, nie bójmy się tego słowa, kura domowa. Jak to bardzo pasuje do wiejskiej sielanki. Bo słuchajcie, już dawno taki, wiecie, standardowa kura domowa zawsze źle się kojarzyła. Już dawno zszedł ten tradycyjny wzór pani domu. No, ja uważam, że siedząc w domu można jak najbardziej się spełniać, jak najbardziej być osobą, która przykłada się do życia, tworzy coś i nie oszukujmy się, praca w domu jest taką samą pracą, a nawet czasami cięższą niż praca biurowa. Czy nawet w fabryce, jak ma się jeszcze na dodatek małe kaszajody. No ale w każdym razie... O, widzieliście, fryzura no Batu była? Ha! Tak, Batu najbardziej znienawidzony dodatek, ale jednak powiem wam, trzeba mu przyznać, że fryzury oraz paterny na podłogę i ściany i te wszystkie małe, drobne bibeloty ma fantastyczne. Batu pomaga robić naprawdę nerdozowe klimaty, jeżeli chodzi o domki, pokoje, apartamenty i tak dalej, i tak dalej. Alicja no, poszła w taki właśnie też styl z haftowaniem, z różnymi kolorami, z dzierganiem, ponieważ mam zamiar właśnie doprowadzić ją do tego, że poza robieniem dżemu i hodowaniem truskawek będzie właśnie dziergała. Stąd też Mitchell nabył koszulę z takimi ładnymi haftami. No uważam, że Alicja jest bardzo fajną simką, naprawdę mojemu samcowi wyszła. Ja lubię takich troszeczkę innych, nietypowych simów, które mają pewne drobne mankamenty, jakby choćby szpara między zębami, no bo wiecie, London look się ceni. Zresztą też wychodzę z założenia, że wszystko na swój sposób jest piękne. Więc z tym optymistycznym elementem życzę wam takiej januszowej soboty, czyli nie za zimnej, nie za ciepłej, a takiej w sam raz. No, to słyszymy się jutro w rozgrywce. Buziaki, pa, pa.